no jeśli zaczniemy podważać sędziów, jeśli zaczniemy kwestionować również orzeczenia sądów powszechnych, te orzeczenia, które no jakby są skutkami też wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeń, regulacji prawnych, na podstawie których ktoś nabył jakieś prawo, ukształtowany został jakiś stosunek prawny, to dojdzie do całkowitej anarchii, która uderzać będzie bezpośrednio w poszczególnych obywateli.